Witam Państwa po serwisie informacyjnym w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy w Szczecinie. Proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca programu. Ja przypomnę tylko o dwóch bardzo ważnych rzeczach, o których mówimy praktycznie w każdym wydaniu programu. W poniedziałek zapraszam Państwa bardzo serdecznie przed ekrany telewizorów już o godzinie 17, czyli do naszego programu Galaktyka Pomerania, i w nim będzie rozwiązanie konkursu, finał konkursu pierwszy raz, który ogłaszaliśmy już od ponad 2 miesięcy. Wszyscy młodzi szczecinianie, ale nie tylko, którzy byli zainteresowani tym konkursem, są miłośnikami filmów minutowych, o taki film właśnie prosiliśmy, nakręcony bardzo po amatorsku, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym, czy już bardziej profesjonalnie kamerą, jednominutowy film, który przesyłaliście Państwo na nasz adres mailowy. My oglądaliśmy te filmy, wyłoniliśmy finalistów, laureatów tego konkursu i w poniedziałek właśnie będzie ten moment kulminacyjny, czyli nagrodzenie osób, które wygrały w naszym konkursie. I druga sprawa, o której chciałabym powiedzieć, ale już bardzo poważna, apelujemy do Państwa od środy o krew dla Ali Cieślak, która leży w szpitalu przy Unii Lubelskiej na oddziale onkologicznym. Ala choruje na białaczkę, potrzebna jest krew grupy B RH+. Wszyscy z Państwa, wszyscy ludzie dobrej woli proszeni są o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego i tam proszę powiedzieć, oddać tą krew ze wskazaniem, czyli powiedzieć, że krew ma być przeznaczona dla Ali Cieślak. My oczywiście zachęcamy do oddawania krwi nie tylko dla tej dziewczynki, ale dla wszystkich potrzebujących. Zbliża się sezon wakacyjny, kiedy wiemy, że tej krwi nie dość, że jest oddawanych jest mniej jednostek krwi, ta krew też jest bardziej potrzebna na skutek między innymi wypadków drogowych i różnych zdarzeń losowych właśnie mających miejsce podczas wakacji. Ja powtórzę jeszcze raz, potrzebna jest grupa krwi BRH+ dla Ali Cieślak, 9-letniej dziewczynki leżącej w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Każdy z Państwa, który pojawi się w Centrum Krwiodawstwa, proszony jest, aby podał właśnie dane dziewczynki i powiedział, że dla niej właśnie oddać chce tą krew. Tam pracownicy są już poinformowani, wiedzą, jak mają z Państwem postępować, ponieważ z tej Waszej krwi będą musiały być wyłuskane też między innymi płytki krwi, ale jaka jest procedura, dowiecie się Państwo o tym wszystkim na miejscu. Najważniejsze, aby mieć chęć i rzeczywiście dojść do Centrum Krwiodawstwa i oddać dla dziewczynki krew. Proszę Państwa, to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś w programie. Zbliża się weekend. Ja życzę Państwu ciepłych dni, miłego wypoczynku. Do zobaczenia ponownie w poniedziałek o godzinie 17. Do zobaczenia.